Adam Ślusarski, witam w programie Stan Bezpieczeństwa Państwa. Naszym gościem jest pan dr Tomasz Kowalski, specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Witam serdecznie. Witam. Panie doktorze, finanse to rzecz, która bardzo wielu z nas i bardzo często absorbuje naszą uwagę. To już nie tylko nasze konto w banku, ale to również dostęp elektroniczny do naszego konta w banku, to również przelewy za pośrednictwem komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego, takiego jak chociażby telefon, a są również i inne rozwiązania techniczne. Jak do tego podchodzić w taki sposób, aby z jednej strony się nie bać, a z drugiej strony, by nie paść też ofiarą złodziei? Przez dość długi okres czasu mojego życia jedynym środkiem płatniczym stosowanym w praktyce była gotówka. Gotówka ma sporo zalet i tyleż wad. Postanowiono tę rzecz rozwiązać trochę sprytniej, wykorzystując możliwości współczesnej techniki. Jest to wygodne. To jest to, co przemawia przede wszystkim do użytkowników, do płatników, do nas. To jest wygodne. Dostęp do bankowości elektronicznej w odróżnieniu od konieczności udania się do filii banku upraszcza życie niesamowicie. Płatności kartą, najpierw magnetycznie, potem chipowo, teraz bezstykowo, zyskały sporą popularność. Czym płacimy teraz? Płacimy telefonem, płacimy kodami. Gdzie stosować które metody? Chyba zależnie od praktyk pojedynczego użytkownika. Więc mogę opowiedzieć jedynie o swojej. Ja płatności w większości staram się dokonywać w zaciszu domowym. Ze swojego zaufanego sprzętu. Idąc na zakupy, owszem, płacę kartą, starając się, aby ten PIN gdzieś nie uciekł i aby tej karty łatwo nie można było wyciągnąć mi z kieszeni. Ostatnimi czasy używam płatności bezstykowych za pośrednictwem telefonu. Tu też trzeba nabrać troszeczkę zaufania do samego sprzętu, jak i mieć pewność, że oprogramowanie jest ok, przede wszystkim, że jest aktualne. Może wiele osób obawia się płatności telefonem. No cóż, trzeba się zastanowić, bo w praktyce płatność telefonem jest w zasadzie tym, co płatność kartą, z tym, że o ile dostęp do karty chroni jedynie nasz czterocyfrowy PIN, to na przykład dostęp do telefonu już może być chroniony na wiele z użyciem wielu innych metod. Więc o ile możemy zaufać oprogramowaniu swojego telefonu, to może być to atrakcyjna opcja. Taki przykład. Jedziemy, powiedzmy, nie wiem, do Holandii i tam mamy dokonać płatności elektronicznej za pośrednictwem naszego telefonu lub też karty, obojętnie czy zbliżeniowo, czy z podaniem PIN-u. I jakoś nie czujemy dyskomfortu, ale jak już jedziemy na przykład na Ukrainę i chcemy dokonać dokładnie tego samego, to bardzo często dodatkowo nie rozumiemy do końca komunikatów językowych i robimy pewne rzeczy tak naprawdę z duszą na ramieniu. Czego się tutaj wystrzegać, a kiedy tak naprawdę nie ma potrzeby się obawiać? W przypadku płatności w sklepach sprawa jest troszeczkę trudna do rozeznania ze względu na wielość form fabrycznych urządzeń, które są czytnikami naszych kart. Plus do tego dochodzi, jakby to powiedzieć, praktyka obsługi sklepowej. Jest, wydaje mi się, dość oczywistą rzeczą, aby swojej karty nigdy nie spuszczać z oczu, a najlepiej nie wypuszczać jej z dłoni. Był taki czas, kiedy kartę podawaliśmy sprzedawcy, on z nią coś robił, ona coś z tą kartą robiła, oddawała nam. Na szczęście te czasy już minęły i mamy, bynajmniej u nas w kraju, terminale dostępne bezpośrednio do klienta i sprzedawca nigdy tej karty nie bierze do ręki, my nigdy jej z dłoni nie wypuszczamy. To daje poczucie pewności. Za granicą ciężko mi powiedzieć. Co innego z bankomatami, może w ten sposób, gdy potrzebujemy gotówki. Myślę, że oswoiliśmy się wszyscy z tym, jak wygląda bankomat i jak powinien się zachowywać.
Każda z naszych instytucji finansowych zapewnie przesyła nam takie regularne listy edukujące, w których na przykład wyjaśnia, że próbując pobrać gotówkę z bankomatu, powinniśmy zwrócić uwagę na jego stan. W jakim miejscu się znajduje, czy z niego coś nie wystaje, czy nie jest coś doklejone. Spotkałem się z zaleceniem, że podczas wpisywania PIN-u instytucja finansowa wprost zaleca, aby zakryć jedną dłonią drugą, aby ustrzec się przed przypadkiem, gdy zainstalowana jest gdzieś w pobliżu mikrokamera. Zawsze widzę informacje o tym, żebyśmy zwracali uwagę na sam czytnik karty, aby z niego coś nie wystawało, nie było luźne. Bankomaty w większości są zrobione w takiej postaci, jakby to powiedzieć, wandaloodpornej. Toporne, gładkie, bez żadnych luźnych, wystających części. Jeśli coś budzi nasze podejrzenie, każda instytucja prosi nas natychmiast o kontakt. Myśli pani to, że taka myśl, że jeśli ktoś ma dużo pieniędzy, a ma wszystko w jednym koncie, no to może się jakoś tutaj obawiać. No i jeszcze ma uprawnienia takie, że może sobie wypłacić bardzo dużą kwotę. Nie daje sobie na przykład jakiegoś ograniczenia, prawda, że 500 zł na przykład dziennie. Czyli nawet jeśli ktoś nam ukradnie kartę, zdobędzie ten PIN, w jakikolwiek sposób wejdzie w posiadanie tych informacji, to tak naprawdę nie okradnie całego naszego konta, tylko najwyżej tylko te 500 zł, które jeszcze i tak będziemy mogli po pewnym czasie pewnie odzyskać. Natomiast nawet jeśli nie, to tylko to będzie mała część tych środków. Czyli ostrożność, ale też i myślenie wcześniej o tym, jak spróbować chronić swoje finanse. Możliwości jest wiele i nie chodzi tylko o ustalanie limitów, ale z drugiej strony instytucje finansowe oferują nam możliwość, że w obrębie niejako jednego loginu, jednego hasła mamy dostęp do wielu rachunków, czy to są osobne rachunki, czy podrachunki, więc nie wszystkie środki muszą być zdeponowane bezpośrednio na rachunku, który jest w ogóle dostępny dla karty. Więc nawet jeśli te limity chcemy mieć na tyle wysokie, aby wygodnie żyć, to możemy to jeszcze limitować w ten sposób, że te pule pieniędzy są zadysponowane w odpowiednie miejsca. No, a przede wszystkim czujność w postaci takiej, że jeśli nasza instytucja oferuje możliwość powiadamiania nas o transakcjach, na przykład przez aplikacje mobilne, przez maile, przez SMS-y. Być może warto to włączyć. Będzie to trochę dziwne, gdy płacimy i za chwilę dostajemy informację, że hej, oto właśnie zapłaciłeś. Dobrze, wszystko gra. Przyda się to dopiero wtedy, gdy nie wykonamy płatności, a dostaniemy informację, że zapłaciłeś. Kolejny taki postęp w zabezpieczaniu naszych finansów. Jak ktoś produkuje zamek, to złodziej wytrych. Więc trzeba być tutaj czujnym i roztropnym, nie obawiać się każdego urządzenia i każdej płatności. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję również państwu za uwagę. Był to program Stan Bezpieczeństwa Państwa.